Muzykować może każdy, byleby nazbyt leniwy nie był, bo efektów nie będzie. W tym roku szkolnym 60 młodych adeptów muzykowania rozpocznie naukę w pierwszej klasie Jaworznickiej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. W poniedziałek, 3 września, uroczyście rozpoczęto tam rok szkolny. To oceniona placówka, jej wielu uczniów nagradzano na konkursach muzycznych. Pytamy dyrektora szkoły Wacława Dzierwę o to, co decyduje o muzycznych sukcesach. Jest bardzo istotne, żeby dziecko do tej iskry talentu dodało dwie iskry pracy. I tu jest bardzo, bardzo wskazana współpraca rodzica z nauczycielem, bo przecież rodzice sprawują bezpośrednią opiekę w domu i pilnują, jak dziecko ćwiczy. Podczas uroczystości wręczono nagrodę konkursu Talent i Praca absolwentce szkoły klarnecistce Agnieszce Natanek. Począwszy od ubiegłego roku, formułę konkursu Talent i Praca rozszerzono o część muzyczną dla absolwentów Jaworznickiej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. Fundatorem nagrody jest Jacek Zaremski. Nagroda nosi imię świętej pamięci małżonki pana Zaremskiego. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 3 uczennice szkoły. Po przesłuchaniach 3-osobowe jury wyłoniło laureatkę. Jury jednogłośnie wskazało na Agnieszkę Natanek. Do tego sukcesu w dużej mierze przyczynili się rodzice laureatki. Kształcenie podstawowe jest tu podstawą, natomiast nauka gry na klarnecie w tym przypadku, jeżeli chodzi o Agnieszkę, no jest jakby dodatkowym zajęciem. I teraz trzeba tak ten czas dobierać, organizować i że tak powiem, no pomagać na wszelki sposób, żeby starczyło i na to, i na to. No i jeszcze na odpoczynek dla dziecka, dla relaksu, bo to w końcu jest jeszcze dziecko, ma 13 lat. Nie bez znaczenia było też zaangażowanie, systematyczność i pracowitość samej Agnieszki. Jej wielki talent jest również w tym sukcesie istotny. Na początku było bardzo ciężkie, ale już się przyzwyczaiłam, że muszę trochę poćwiczyć. Podkreślić należy też wsparcie dla Agnieszki przez jej nauczycielkę, panią Małgorzatę Lewicką-Arendarczyk. To dzięki niej muzyczny talent Agnieszki tak pięknie się rozwinął. Chciałabym podziękować mojej pani profesor Małgorzacie Lewickiej-Arendarczyk i mojemu akompaniatorowi Adamowi Dobrowolskiemu. Jedno jest pewne, tylko autentyczna fascynacja instrumentem sparta talentem daje dobre efekty. Życzymy Agnieszce dalszych sukcesów i koncertowania w najlepszych muzycznych salach.